I całą resztę miedzi z tyłu. Idźcie tam, za zespoły, co będzie widać. Ten zwyczaj generalnie zanika, bo pamiętam, że jako uczeń szkoły podstawowej to wybierałem się na takie wędrówki właśnie topienia marzan. Samo topienie marzany było poprzedzane konkursem na najładniejszą kukłę marzanę i gaik, które są wykonywane przez uczniów szkół podstawowych, przedszkolaków, młodzież, dorosłych. I to rozstrzygnięcie tego konkursu odbywa się podczas tej właściwej ceremonii, czyli podczas topienia marzanny. Ja właśnie zauważyłem w tym roku taką tendencję do troszeczkę odświeżania formuły. W sensie te marzanny coraz bardziej stawały się kobiece. Oczywiście nie posiadały żadnych walorów erotycznych, ale no były takie akcenty mocno kobiece i takie uspołcześnione. Wykorzystywano do ich zrobienia nie tylko jakąś taką słomę i nie było to ozdobione jakimiś ciuchami, tylko było na przykład z pończochy zrobione, coraz więcej w nich widać jakiegoś uśmiechu, takiego są bardziej kolorowe i widzę, że po prostu te kukły są bardziej przemyślane. Popłynęły wody, popłynęły wody, wiosenka, wiosenka, popłynęły lody, wiosenka, wiosenka, popłynęły lody. Po szerokim lesie głosie ptaszą niesie, głosie ptaszą niesie. Ta marzanna topiona jest w rzece Brynicy, od której to ta miejscowość wzięła nazwę, ale jej rzeka jest bardzo wyjątkowa, dlatego że to jest rzeka graniczna, rzeka, która jest zwana też czasami Jordanem, jak inne rzeki, które oddzielają Śląsk Górny od terenów, no dzisiaj się mówi od Polski, a kiedyś też od Polski. Ładnie płynie. Marzaniotka utopimy, a wiosna wyłowimy. No. Ta marzanna się topi. Niby to jest takie, że już zima się skończyła, wiosna przychodzi. Ta zima może by odeszła, więcej już nie przyszła, żeby było ciepło. Fajne lato było. To jest ponoć zamierzchły, bardzo stary, jeszcze ponoć pogański zwyczaj. No. Ciężko powiedzmy tak i dotrzeć do jakiegoś źródła, bo no wiadomo, dawniej badaczy nie było, nie było etnografów, muzeów, nikt tego za bardzo nie badał, ale jakieś tam informacji gdzieś, jacyś księża byli powiedzmy na niektórych parafiach, że mówią, że palono czy topiono, tak zwane, oni to nazwali nieraz nie marzanny, ale bałwana pogańskiego, nieraz to właśnie Kościół z tym próbował walczyć, no jako właśnie przedstawienie śmierci, teraz my mówimy zimy, ale przeważnie śmierci, zimy, tego zła, żeby już sobie zima poszła, zawitała wiosna, no bo przecież często ta marzanna nazywana jesteś śmiertką, śmiercichą, marzeniokiem, także to nie tylko marzanna. Ze strony kilku mieszkańców usłyszałem, że oni wprawdzie z tym uczestniczą, ale podchodzą do tego niechętnie, gdyż to jest dawne i to było pogańskie. No. Ja myślę, że na całym Śląsku jest ta tradycja. Jest. Tam, gdzie jest możliwość, to tą marzannę się topi, czyli w rzece albo w jakimś tam stawie, a gdzie nie ma możliwości, to marzannę się pali. Właśnie tą wiosnę kiedyś witano tymi goikami. Goik to była gałązka świerku przyozdobiona
wydmuszkami malowanymi i wstążeczkami. A więc tak, tak wyglądał goik nasz śląski. Przeważnie jak dawno, jak ja była taka dziołcha, to my chodziły z goikiem rano. Po dumach śpiewało się to, nie? Tam takie rozmaite przyśpiewki. Potem jeszcze moja dziołcha jeszcze chodziła. Ty z po dumach jeszcze ustroiła zawsze, panie wystroju, no goik się wystroiło i chodziły zawsze w niedziela gojowo. Orkiestra, chodźcie! Chodźcie!